Zadanie 21. Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 12 i 16 cm. No to widzimy, tu mamy pokazany ten trójkąt. Następnie połączył środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną równoległą do krótszej przyprostokątnej. Czyli tak, tutaj mamy tą naszą linię przerywaną. Jeżeli tutaj bym zaznaczyła sobie punkt, to ten punkt podzieli nam odcinek AC na dwa odcinki tej samej długości, czyli ten odcinek i ten odcinek będą miały taką samą długość. Podobnie tutaj. Jeżeli tutaj sobie zaznaczę punkt, to wiemy, że ten punkt podzieli nam odcinek BC na dwa odcinki tej samej długości, czyli na pół. Następnie rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figury, czyli rozciął to na trapez, no i na trójkąt również prostokątny. Z tych figur złożył trapez PRST, no i co mamy obliczyć? Mamy obliczyć różnicę obwodów trójkąta ABC, czyli tego, i trapezu PRST, czyli tego trapezu. No dobra, czyli żeby wyznaczyć różnicę obwodów, no to oczywiście musimy znać obwód i trójkąta, i obwód trapezu, i dopiero od siebie te dwie liczby odjąć. Czyli najpierw obliczę sobie obwód trójkąta ABC. No i patrzymy. Wiecie prawdopodobnie, że jeżeli liczymy obwód, to oznacza, że musimy dodać do siebie długości wszystkich boków, czyli ten bok, ten bok oraz ten. No i znamy tylko dwie długości. Wiemy, że dwie przyprostokątne mamy o długościach 16 i 12 cm, a szukamy długości przeciwprostokątnej, czyli tu spokojnie możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Oznaczmy sobie bok BC jako x i dzięki temu mamy, że 16 kwadrat dodać 12 kwadrat równa się x kwadrat. 16 do kwadratu to 256, 12 do kwadratu to 144 równa się x kwadrat. Czyli 256 plus 144 to będzie 400 równa się x kwadrat, zatem x jest równy 20. No i my wiemy, że długość boku BC jest równa 20, czyli ponieważ znamy wszystkie boki tego trójkąta, to możemy już wyznaczyć jego obwód. No to teraz wyznaczam sobie obwód trójkąta ABC, a więc dodaję 12, dodać 20, dodać 16, dodać 20 plus 16, czyli obwód trójkąta ABC to będzie 32 plus 16, czyli 48 cm. I to jest nam potrzebne tutaj do rozwiązania zadania. Następnie podpiszmy sobie, co wiemy odnośnie tego trapezu PRST. Jeżeli spojrzycie, no to tak. Tu mamy ten trapez, który znajduje się w tym miejscu. No i podpiszmy teraz długości odcinków, które możemy tutaj już sobie zapisać. Wiemy, że długość odcinka AB wynosi 12. Ten odcinek w tym trapezie znajduje się tutaj. Tu mamy 12. Następnie mamy w trapezie odcinek SR i to będzie ten odcinek, który znajduje się tutaj. I jak go możemy wyznaczyć? My wiemy, że ten punkt podzieli nam odcinek BC na dwa odcinki tej samej długości, czyli to oznacza, że to jest równe 10 cm. Tu też mamy 10 cm, czyli odcinek SR to będzie ten i on jest równy 10. Teraz patrzymy tutaj, no ten odcinek gdzie się będzie znajdował, to będzie ten. No ale tego odcinka nie znamy, czyli tutaj na razie zapiszmy sobie Y. No i już opisaliśmy w sumie nasz trapez, no bo jeszcze mamy tą długość możemy odczytać stąd i ponieważ tu mamy 16, ten punkt też nam podzieli ten odcinek AC na dwa odcinki tej samej długości, to tu mamy 8 i tutaj też mamy 8. Natomiast tak naprawdę do wyznaczenia obwodu ten odcinek absolutnie nie jest nam potrzebny. Czyli my chcemy ten odcinek jeszcze poznać i ten, tak, jakie mają długości. No i teraz spójrzmy sobie na nasz trójkąt. Trójkąt znajduje się tu. O, to będzie ten trójkąt. I teraz musimy namierzyć odpowiednie
boki. Jeżeli zaznaczymy sobie tutaj kąt prosty, bo to będzie trójkąt prostokątny, to naprzeciwko kąta prostego znajduje się 10 cm, tak? Znajduje się przeciw prostokątna o długości 10 cm, czyli kąt prosty mamy tutaj, czyli 10 cm znajduje się w tym miejscu. A gdzie będzie ten odcinek? No ten odcinek to będzie ten, czyli to też będzie nasz Y, czyli tak naprawdę, jeżeli wyznaczymy sobie tą długość, to ta długość będzie dokładnie taka sama. No to teraz spróbujmy to sobie policzyć, a może znowu kolor zmienię, będzie nam wygodniej. Jak to możemy zrobić? Jeżeli przerysujemy sobie ten trójkąt, tutaj gdzieś niżej, to mamy tak, tu kąt prosty, tutaj bok o długości 10, to będzie nasza przeciwprostokątna, tu mamy przyprostokątną o długości 8, a tu mamy ten szukany bok Y. I znowu możemy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, czyli 8 kwadrat dodać Y kwadrat równa się 10 kwadrat. No i to sobie zapiszmy, plus Y kwadrat równa się 10 kwadrat, czyli 8 do kwadratu 64, 10 do potęgi drugiej to 100, 64 przeniosę na prawą stronę i zmienię znak, czyli 100 odjąć 64 to będzie 36, no czyli Y jest równy 6. Czyli wiemy, że ta długość jest równa 6 i tu też mamy 6 cm. No to możemy już sobie wyznaczyć w czwartym etapie obwód trapezu PRST. To też zapiszmy, obwód PRST. Czyli tak, obwód to będzie suma długości wszystkich boków, czyli mam tak, 6 plus 12 da nam podstawę dolną, czyli 18 cm, dodać 10, dodać 6 i dodać 10. No, czyli obwód PRST to będzie 28, 34, 44 cm. No i musimy obliczyć jeszcze różnicę obwodów, czyli musimy odjąć od obwodu trójkąta ABC obwód trapezu PRST, czyli trójkąta obwód wnosi 48 cm, trapezu 44 cm, no czyli ta różnica będzie równa 4 cm, no i to będzie nasza odpowiedź.